Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Basia. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć o najpiękniejszym i największym skarbie swojego życia. To może wydawać się dziwne dla was, dlatego że tym skarbem jest Jezus Chrystus. I nie jestem tu, żeby mówić o żadnej religii. Nie jestem tu, żeby mówić jakieś kazanie. Ale powiedzieć wam, że kiedyś żyłam w oddzieleniu od Boga. Bo to jest stan większości ludzi tutaj na ziemi. To jest oddzielenie od Boga. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. I ja kiedyś szukałam jakiegoś znaczenia w życiu. Chciałam wiedzieć, o co chodzi. O co chodzi w życiu? Po co jest to życie nam dane? Jaki jest cel tego wszystkiego? I szukałam tego znaczenia, bo czułam pustkę, czułam brak satysfakcji. Ale wiecie co? Powierzchownie osiągnęłam wiele sukcesów. Wiele sukcesów. Skończyłam prestiżową uczelnię. Skończyłam studia na prestiżowej uczelni. Miałam fajne prace, podróżowałam, żyłam w pięknym kraju. Kraju, w którym są niekończące się plaże, piękna pogoda. A jednak czułam pustkę. A jednak brakowało mi czegoś. A jednak szukałam. I kiedyś, tak jak ja stoję tutaj, ktoś powiedział mi o Jezusie Chrystusie. To było bardzo dziwne hasło, bo Jezus Chrystus kojarzył mi się z obrazkami, z kadzidłem, z kościołem. Amen. I wtedy, kiedy powiedzieli o Jezusie Chrystusie, to było bardzo dziwne hasło. Jaki Jezus? No przecież pamiętam Jezusa z obrazka. Jaki Jezus? I to hasło drążyło w moim sercu. To imię drążyło w moim sercu. To imię nie dawało mi spać. Jezus Chrystus, to nie dawało mi spać. I wiecie, co ja wtedy stanęłam przed Bogiem. Przed Bogiem, którego nie znałam. Stanęłam i powiedziałam: Boże, ja chcę prawdy. Ja Ciebie nie znam. Ja nie wiem, kim Ty jesteś. Czy Ty jesteś Buddą, czy Muhammedem, czy Maryją? I dostałam odpowiedź, kiedy ktoś powiedział mi, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. To On jedyny zdecydował się, żeby mnie ocalić. Nie Maryja, nie Kościół, nie kler. Jezus Chrystus osobiście zdecydował się, żeby umrzeć i dać mi życie. Jeżeli słyszysz te słowa, jeżeli słyszysz to, chcę ci powiedzieć, że szukanie prawdy należy do ciebie. Znalezienie prawdy jest dostępne. Już dzisiaj możesz sięgnąć po prawdę, jeżeli tylko chcesz, jeżeli tylko zawołasz całym swoim sercem, jeżeli zawołasz do Boga o prawdę, spotkasz się z Jezusem Chrystusem. I życzę Ci z całego serca, życzę Ci, żebyś szukał Boga całym swoim sercem, bo ja Go spotkałam i to się stało największym moim skarbem i może stać się największym Twoim skarbem. Amen.